16. W tym roku, w 2021, 13 par z gminy Międzyrzec-Podlaskiej świętuje Złote Gody. Złote Gody, które tak naprawdę przypadły rok temu. Bo zgodnie z procedurą, którą określa prezydent Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, medale za długoletnie pożycie małżeńskie, czyli 50-lecie pożycia, wręcza się w następnym roku po jubileuszu z poziomu gminy Międzyrzec-Podlaski. I jest ona bardzo ważna dla wszystkich naszych mieszkańców. A cóż, z jakiego powodu? Proszę Państwa, stajecie się dla nas, ludzi troszkę młodszych, pewnym drogowskazem, pewną ścieżką, którą chcemy podążać. Jesteście pokoleniem, które uczy nas swoim postawą, swoim życiem, że życie nie jest tylko piękne, nie jest tylko usłane różami, a na drodze spotykamy przeróżnego rodzaju trudności, przeróżnego rodzaju obawy. A Państwo są dowodem na to, że należy zawsze naprawiać i budować, a nie dzielić. I za to naprawdę bardzo gorąco Państwu dziękujemy. To jest piękny przykład życia. To jest piękny wzór do naśladowania. Drodzy jubilaci, z tego miejsca w imieniu Pana Przewodniczącego Rady Gminy, w imieniu całej społeczności gminy Międzyrzec-Podlaskiej życzę Państwu dużo zdrowia, radości, ale przede wszystkim życzę Państwu takiego samozadowolenia z tego, że jesteście razem i możecie być razem. Tak, 51 lat. Już minęło 51 lat. Odzywaj się. Tak, tak. Kto by pomyślał? A właśnie, było wspomnienie kiedyś, jak były małe dzieci, oto dwie córki siedzą takie z tej strony, to moje nasze córki, o te dwie, koło pana wójta i druga, przywiozły nas. Więc kto by pomyślał o takim przeżyciu, którym były różne chwile. Jak to się zaczęło? Pierwsze randki, gdzie te były pierwsze randki? Po dom, z zabawy, jak się wychodzi. Tak, niech się uczą. Na trawie. Pierwsze spotkania. Pierwsze spotkania na trawie. No nie, to żarty. Tak. Czy jest jakaś złota recepta na to, żeby tyle właśnie lat ze sobą wytrzymać? No po prostu trzeba być cierpliwym. Miłość. Żona musi być cierpliwa. Żona musi być cierpliwa. Tak. Żeby wytrzymała. Żeby wytrzymała, no. No to wie pan, różnie to bywa. Tak. Czego wam życzyć, moi drodzy? Zdrowia. Aby zdrowie było. Teraz zdrowia i pewnie z 15 wnuków. 8 mamy wnuków. No to już nie wyprzykujesz. Czworo dzieci, ale wnuki są dorosłe. Prawie. W przypadku, jak żeście się poznali? Gdzie to było? Pierwsze rano. A poznaliśmy się u koleżanki. Byliśmy i on przyjechał, ja też byłam. I tam myśmy się zapoznali. I takeśmy już zaczęli z sobą rozmawiać. To była miłość od pierwszego wejrzenia? Była miłość od pierwszego wejrzenia. Była miłość i tak chodziliśmy aż przez 5 lat. Co mąż lubi na śniadanie? Ja no wiem. Po tylu latach powinniście wiedzieć. Tylko jedynie kawkę. A co żona lubi na śniadanie? Żona to wszystko, co tam je, to zje. To zostanie po mężu? Tak, nie wybiera. Czego wam życzyć? No przynajmniej 100 lat. Może być i więcej, nie przeszkadza. Wnukowie, prawnukowie, dzieci? Jak tak, mamy. Mamy wnuków. I trójkę prawnuków. I trójkę. Pamiętacie imiona? Tak. Pozdrówmy. No to pozdrówmy. Pozdrawiamy Sylwię, Adriana, to są prawnuczki. Adriana i Szymona to są prawnuczki, a teraz wnuczki to jest tak Ola i Bartek. I Aurelia.
prawdę powiedziawszy, to z początku to nie było tak szybko. Było więcej obowiązków, a teraz już jak się jest seniorem, o, to szybko leci. Jak to wyglądało w Państwa przypadku? Jak się poznali? Proszę. No, jak raz nauczyciele, także koleżanka pracowała w sąsiedniej szkole. No i wtedy jeszcze były takie dni święta sportu i tam też wspólne ćwiczenia były gimnastyczne i tam żeśmy się spotykali, a później to już tak szybko poszło. No, także... No, ale coś jednak... To nie, no na, to wypada zawsze mężczyźnie. Tak, to tak. Kobiety są skromne, nawet jak i bardzo chcą, to będą udawać, że nie. Tak, ale tu należy pałeczka dla kawalera, także ja uważam. No, przeleciało raz, dwa, wie pan co? Jeszcze zdrowia, no i cieszyć się tylko zdrowiem i cieszyć się z wnuków, doczekać prawnuków. Dziesiątkę wnuków mamy. Tak. Dwoje dzieci wychowaliśmy, ale te nasze dwoje dzieci, córka ma siódemkę, a syn trójkę. Tak. I dziesiątkę mamy. Na przykład naszą córkę nazywamy, i to nie tylko my, ale że to jest matka Polka. Siódemkę wychowała i co mogę pochwalić się? Wszyscy, tydzień temu byłem w Szczecinie, jak raz są w Szczecinie. Jedna najstarsza jest wnuczka, później jest sześciu chłopów. Wszyscy w tej chwili, ostatni Mikołaj, który chodzi w tej chwili do drugiej klasy, też chodzi do szkoły muzycznej. Wszyscy przeszli przez szkołę muzycznie i wszyscy grają, śpiewają i są bardzo aktywni. Także naprawdę niektórzy, ja jestem bardzo dumny, a na jubileuszu, bo mieliśmy taką imprezę, wszyscy widzieli naszą rodzinę i na przykład nam, nawet niektórzy, większość to nam zazdrościli, że mamy tak fajne dzieci i tak fajne wnuki. Przypomnijcie mi, tak szybko policzmy, który to był rok? 70. 1970 rok. Jak to wyglądało u Państwa, jak żeście się poznali, pierwsze randki? Po sąsiedzku. Po sąsiadach? Daleko od ciebie żeście mieszkali? Jak wyglądało to? Przez płot. Przez płot. A to wy sąsiedzi. Tak. Kargule i Pawlaki. Tak. Zgadza się. No właśnie. Szybko minęło? Bardzo szybko. Trzeba być, można trzymać te 50 lat. Przelecia. Łzy pociekły, poleciały. Tak. Panie rozmaicie były. Raz lepiej, raz gorzej. Raz lepiej, raz gorzej. Jak to w życiu bywa? Wnuki, dzieci? Dwoje wnucząt. Dwoje wnucząt. Pozdrówmy, jakie mają na imię? Dominika i pozdrawiam. Czego wam życzyć? Zdrowia. Pierwsza randka to była gdzie? Pierwsza? Poznaliśmy się na zabawie. Była na, jak krótko mówiąc, na, jak to poprzednio chodzili po remizach i na zabawie, weselnej zabawie już później wieczorem. To było pierwsze nasze spotkanie. A później to już mieszkaliśmy w sąsiednich miejscowościach, Jelnica Rzeczyca. Także kontakt był zawsze bliski, towarzyski, krótko mówiąc, na tym spotkaniu. Lubisz tańczyć? Lubił. I zawsze, jak przyjechał, to zaraz do mnie szedł, prosił do tańca. Pierwszy pocałunek. Pierwszy pocałunek to niedaleko przed ślubem, bo było niepewne jeszcze początkowo, czy będziemy ze sobą. To znaczy, już od konkretnie gdzieś około 7 miesięcy, to już tak raczej
już była taka bliska znajomość, bliski kontakt na tym. No i czym bliżej, już przez kilka miesięcy, to już było tak raczej już na poważnie. Dzieci, wnuki? To znaczy czterech synów miała mamy, no i czterech synowe i 12 wnuków. Brawo, gratuluję. Imiona pamiętacie? Wnuków? Pozdrawiamy wszystkich. Grzegorz, Małgorzata, Wojciech, no i później Andrzej, Piotr, Joanna, Izabela i Bartosz. I teraz będzie Łukasz. Czekaj, bo widzisz. Stres. No od Łukasza. Łukasz i Miłosz. I Julka. Julianna i Katarzyna. Brawo, brawo i wszystkich pozdrawiamy. Dziękujemy. Pozdrawiam. Zdrowie i miłości na dalsze lata. Cierpliwości jeszcze. Bardzo zadowolony i dumny, że mimo tylu obowiązków, że nasz wójt i zastępca, i tutaj pani sekretarz, już pozostałych nie będę wymieniał, że zaszczycili swoją obecnością na naszej imprezie. To naprawdę ten jubileusz nabierał dużo większej wagi. Także będziemy mieli co komu opowiadać. Także ja dołączam się do tych życzeń i dla jubilatów, i dla tych organizatorów. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu tych wszystkich jubilatów i tych, których dzisiaj nie było, ale to ze zrozumiałych względów. I co jeszcze chcę podkreślić, to co pan wójt powiedział, że jednak pan wójt chciał się jednak przynajmniej w tych trudnych, w trudnej sytuacji z nami spotkać. I to jest bardzo dla nas ważne. Dziękujemy ślicznie.